zadrgania i najskrytsze myśli znasz. Racz wysłuchać me westchnienia, przenajświętszy Ojcze nasz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Bardzo długo się zastanawiano, co święty Paweł mógł mieć na myśli, kiedy pisał do Koryntian, dzisiaj w Słowie Bożym, że został mi dany oścień dla ciała. Ludzie się zastanawiali, tacy badacze Pisma Świętego, co to jest ten oścień dla ciała. Coś, co na pewno nie ułatwia życia. Jedni mówili, a może to wzrost, może był niskiego wzrostu, a inni mówili, a może był wysokiego wzrostu. A ktoś jeszcze inny zastanawiał się, może waga, różna koncepcja. Niektórzy myśleli i ku temu się skłaniają, że może chodziło o oczy, że może słaby wzrok. I w którymś momencie święty Paweł mówi, Panie, odejdź ode mnie. Chcę sobie jakoś próbować mimo wszystko sam. A Pan Bóg mówi do niego, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Wystarczy ci mojej łaski. Czasami człowiek też chce to słyszeć, kiedy przychodzą różne gromy do domu, do serca, w życie rodzinne. Człowiek czasami się zbuntuje, chce jakoś może postąpić. Pan Bóg też by chciał powiedzieć nam, my byśmy chcieli to słyszeć głośno. Wystarczy ci mojej łaski. Wystarczy. Damy radę. Będę z tobą. Przejdziemy przez to. Wiecie, zdarzy się czasami, że ktoś kogoś chwyci za rękę w domu i powie mu to samo. Damy radę. Przez tę chorobę razem przejdziemy. Przez te kłopoty rodzinne razem przejdziemy. Też czasami chcielibyśmy tak może, żeby Pan Bóg tak złapał nas za rękę i powiedział nam, wystarczy ci mojej łaski. Pomodlimy się w tej mszy świętej dzisiaj za świętej pamięci Wawrzyńca i Stefanie Kukuła i zmarłych z rodziny Kukuła. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami.
że Ty przez ujrzenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił i postawił mnie na nogi, a potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni, przodkowie ich, występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział: tak mówi Pan Bóg. A czy oni będą słuchać? Czy też zaprzestaną? Są bowiem ludem opornym. Przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, abym nie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja.
na mnie, posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd to u niego i co to za mądrość, która dana mu jest. Jakie cuda dzieją się przez jego ręce? Czy nie jest to cieśnia, syn Maryi, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych, w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wiemy, że w Kościele nie ma ludzi bezgrzesznych. Wszyscy pukamy się w piersi. To akurat nas nie dziwi. Mamy świadomość, że rzeczywiście łączy nas wiele rzeczy. Między innymi doświadczenie grzechu. Czy my go sobie uświadamiamy bardziej albo mniej, to już jest inna jakby beczka. Ale my wiemy, że jesteśmy ludźmi grzesznymi. Ale to jest jedna sprawa. Druga, o której może my tak czasami między sobą mniej mówimy, to jest wszystko to, co my nosimy w sercu. To jest to, co czasami właśnie pada w liście świętego Pawła, tak zwany oścień, jak mówi święty Paweł, wysłannik szatana. Oścień dla ciała. Oścień. Trudno to tłumaczyć. Oścień to jest jakaś przykrość. Można tak to sobie tłumaczyć. Jakaś trudność, jakiś kłopot, który sprawia, że ja może nie mogę w pełni, ja tak sobie to wyobrażam, rozłożyć skrzydeł. O, oścień dla ciała. Dla przykładu, ktoś sobie kupił potężne ptaszysko i teraz to ptaszysko nie może rozłożyć skrzydeł, bo powierzchnia, w której nie wiem, gdzieś tam jest, jest pół metra na pół metra, więc to ptaszysko gdzieś tam próbuje sobie rozłożyć skrzydła, ale przestrzeń mówi stop. Stop, dalej nie możesz. I też można powiedzieć, że ościeniem dla tego pięknego ptaka jest powierzchnia. Jaka powierzchnia? Zbyt mała, żeby mógł rozwinąć w pełni skrzydła. I on cierpi przez to, bo nie może w pełni rozwinąć skrzydeł. My chowamy przed sobą często to, co gdzieś jest nasze, takie pomarszczone. Kobiety jak zdejmują z linek różne rzeczy, jak mama pierze. Są rzeczy, które może nie trzeba prasować, ale są rzeczy, które trzeba wyprasować. Oścień dla ciała to może to coś, co jest w nas takie trochę pomarszczone, co nie ułatwia nam też życia. Pamiętacie, mamy ten widok przed sobą, jak tam się prasuje różne rzeczy. Tam w niektórym miejscu się jeździ 4 razy żelazkiem, 5 razy się jeździ żelazkiem, bo żeby tam nie było żadnych załamań, jak my mówimy, żadnych załamań. Ale w nas to nie wszystko można wyprasować, bo to wszystko zaczęło się od dzieciństwa. Jaki był tata, jaka mama, jaki klimat w domu, czy był alkohol, czy nie był, czy 1000 różnych rzeczy, poszedłem do szkoły, a tam się śmiali, wyśmiewali, bo byłem za chudy, za gruby, za niski, za wysoki,
a nauka mi szła albo nie szła. Jak nie szła, to byłem do niczego, a jak szła, to byłem kujonem. I gdybyśmy tak siebie przedstawili, tak trochę, przepraszam, w takiej niedoprasowanej jakiejś bluzce, to byśmy tak sobie pomyśleli, kurczę, no fajnie by było, gdyby ona była doprasowana. Ale ona nigdy może nie być doprasowana, bo tak jesteśmy. Tak nas trochę ukształtowało życie. I my z tym żyjemy, my czujemy, że jesteśmy czasami tak trochę, my to nazywamy, no nazwijmy to zakompleksieni. Mamy takie swoje różne ciężarki. O, wyważać opony jedziesz sobie. I on ci tam bada zawsze. To koło chodzi, ból i chodzi. I ci mówi, no prawie dobrze. Puknie dwa ciężarki i dobrze. My tak chodzimy w życiu, też tak sobie chodzimy. Oczywiście ja mówię obrazowo. Myślicie, że jak ktoś idzie z chorym dzieckiem, jak ktoś idzie z mamą pod pachę chorą, albo jak ktoś wsiada do tramwaju z jakąś, nie wiem, kimkolwiek dotkniętym starością, zdeformowanym wyglądem, też nie jest pościeniem dla ciała, też nie ma przeciwności, też nie ma sarkazmu, też nie ma uśmiechu. Wiele rzeczy sprawia, że my to czujemy w sobie, że mamy te zmarszczki, ale nie te na twarzy, ale te w środku, które czasami chowamy. Boję się mówić głośno, wstydzę się. Na zabawie nigdy nie tańczyłem, bo się wstydziłem, bo miałem kompleksy przed dziewczynami, więc nigdy nie prosiłem żadnej do tańca i tak tylko chodziłem na zabawę, ale nie tańczyłem. Bałem się lepiej uczyć na studiach, bo jak się uczyłem dobrze w podstawówce, to mi mówili, że jestem kujonem. I wtedy we mnie wstąpiły kompleksy, dlaczego ja mam mieć piątki, a kumple mają ledwo 2,5. Nie byłem na tyle silny, więc poszedłem na studia, tam w ogóle machnąłem ręką. I tak udawało się zdać z roku na rok. Wiele mamy takich różnych rzeczy. Nie jestem wielomówny, a ktoś inny jest dużo mówny. Mamy takie swoje, nazwijmy to, ościenie, które nam na pewno nie zawsze ułatwiają życie. My ich sami nie rozumiemy, bo nam się z nimi czasami żyje tak trochę trudno. Ale może jak Pan Bóg stoi i mówi, słuchaj, mimo tego, że to masz, to wystarczy Ci mojej łaski, żebyś to życie przeszedł wyprostowane. Wyprostowany to znaczy w poczuciu własnej godności i wartości. Wystarczy Ci mojej łaski, ja Cię kocham. Takim, jakim Ty jesteś. Czy jesteś wyższy, czy niższy, czy ważysz więcej, czy mniej. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Pamiętacie to, co myśmy sobie mówili kilka niedziel temu? Kocham ludzi pięknych, a nieważne, jak wyglądają. Czy lubię ludzi pięknych, nieważne, jak wyglądają. Ten oścień gdzieś jest i pewnie umrzemy z tym ościeniem. Przypomniała mi się taka humorystyczna historyjka, którą opowiadał kiedyś duszpasterz młodzieży z Wrocławia, o ile się nie mylę, ksiądz Mirosław Maliński. Opowiadał, że jak był kiedyś dzieckiem, to jeździł na wakacje do swojej babci i tam taki kumpel się pojawił w którymś momencie z zagranicy. I on mówi, że jak przyjechał ten kumpel z zagranicy, wtedy z zagranicy, jak ktoś przyjechał, to on przed tym kumplem, tak jak szeregowy przed generałem, to znaczy zapatrzony w niego, bo kolega przyjechał z zagranicy. I ten kolega któregoś razu mówi do niego, a on był takim małym tam smarkaczykiem. I tam się bawią i on mówi, słuchaj, patrz, kury wchodzą do ogrodu. To są kury sąsiadki twojej babci. Patrz ty, ta kura ma pisklęta. My musimy je zniszczyć. A on mówi jako mały chłopczyk, ale czemu mamy niszczyć kury? I on mi wtedy nagadał, mówi ksiądz Maliński, że te kury są nieprawdopodobnym zagrożeniem dla ogrodu, bo jak te dwie kury wejdą i te cztery pisklaki, to one wszystko wyżrą tej sąsiadce. A ja zapatrzony w niego, pełen ufności, mówię, dobrze, będziemy walić kamieniami, bronić ogrodu przed zniszczeniem. I tak broniliśmy ogrodu przed zniszczeniem. Iśmy wszystkie wykosili, czyli zabili. I potem mówi, wracam do domu, do babci, ale coś mi tak kazało odruchowo
wejdź pod łóżko lepiej. No i wszedłem pod łóżko. I za chwilę przychodzi sąsiadka, za pół godziny, też starsza pani jak moja babcia. I mówi do babci, proszę panią, no stało się nieszczęście, ktoś mi tu w okolicy wybił kury, dwie kury i tam parę pisklaków. Ja więcej nie miałam, ale to było wszystko to, co miałam moje. A on opisuje, a ja leżałem pod łóżkiem. Tak mi było głupio, tak mi się chciało płakać. Co ja takiego zrobiłem? Wybiłem te pisklaki. Strasznie się czuję. A ta babcia jeszcze mówi, ta sąsiadka tej babci, same dobre rzeczy o mnie, że widzi, że tu wnuk przyjechał, jaki to fajny chłopak, jaki ten, a ja się trzymam za głowę, mówię, Boże Święty, ja tego nie wytrzymam. I ta sąsiadka poszła do domu, wyżaliła się babci, babcia ją tam jakoś przytuliła, razem z nią trochę popłakała i poszła do domu. I on mówi, i to we mnie zostało. I to we mnie zostało takie poczucie, ja się nigdy nie przyznałem. Ja nigdy nie miałem odwagi stanąć, powiedzieć, ale mówi, do dzisiejszego dnia jest to taki oścień, który sprawia, że jak gdzieś tam widzę starsze kobiety, jadę na wieś, gdzieś idzie to za mną przez tyle lat, jak cień w upalny dzień. Każdy z nas ma takie, przepraszam, wybite pisklaki gdzieś w różnych etapach własnego życia. I te ościenie, które mamy, one nam towarzyszą. Nie wszyscy o nich wiedzą, dlatego niektórzy z nas może mogą się uśmiechać. Możemy być niezrozumiani w pracy dla kogoś. Możemy być w jakiś sposób, nie wiem, może nie nielubiani, ale odbierani różnie, bo nas nie znają. Ja wam kiedyś opowiadałem, drodzy parafianie, chyba, nie wiem, rok temu, taką historię, którą opowiadał mi pewien ksiądz. Jak po wojnie jeden z księży, jak znaleźli się na terenach odzyskanych, pamiętacie, trafił na parafię. I do takiego księdza, który był po wielu przejściach, po nieprawdopodobnych przejściach wojennych, obozowych, ale i nie tylko, o ile się nie mylę, również po takich przejściach ubeckich. I ten młody wikariusz siada do śniadania i mówi, mógłbym poprosić kawałek chleba? A ten mu daje kawałek chleba i cofa, koszyk chowa. I tak było prawie codziennie. Mogę poprosić kawałek chleba albo dwa kawałki chleba, a ten bierze, cofa. I potem on tego nie mógł zrozumieć. On nie mógł zrozumieć, jak to jest, ja jestem na plebanii i on mi wydziela chleb, kawałek chleba, masz, nie masz, masz, masz. I dał mu, nie dał, dał mu dwa kawałki chleba. Pojechał do księdza biskupa i mówi, proszę księdza, no ale jak to można, jestem w domu, plebania jest moim domem, jak ja mogę prosić o chleb? Codziennie prosić o kawałek chleba? A biskup mówi, ty go nie znasz, bo ty nie wiesz, co on w życiu przeżył. On ma chleb wszędzie. On ma chleb w stoliku nocnym. On ma chleb w szlafroku. On ma chleb w marynarce. Po kawałku chleba wszędzie rozchowany. Tylko dlatego, że w życiu doświadczył takiej nieprawdopodobnej traumy głodu. Głód, głód, głód. I żeby tego nigdy w życiu więcej nie doświadczyć, idzie to za nim. I mówi, tak będzie, ty musisz go zrozumieć. To, że on ci daje chleb, nie miej mu tego za złe. Ty tego nie wiedziałeś, ja ci to wyjaśniam. Dlaczego tak się zachowuje, a nie inaczej? Dlaczego to jest dziwne, tak dla ciebie? Ale teraz, żebyś to wiedział, jego już się nie wyleczy. On ma lęk, że mu zabraknie, bo doświadczył w życiu potwornych sytuacji, kiedy leżał na ziemi i trawę jadł, bo chleba nie było. I jeszcze tam biskup mu opowiadał inne sytuacje. I dopiero wtedy ten młody ksiądz trochę zrozumiał tego swojego proboszcza, człowieka o niezwykłym sercu, dobrym, ale miał taką traumę, która sprawiała, że bał się, że go znowu doświadczy kiedyś taka sytuacja związana z głodem, z brakiem pokarmu. I my mamy wiele takich sytuacji. Nas może doświadczać i lęk, i niepokój, i różne inne sytuacje. Kto nas trochę zna, tak troszeczkę zna, my powiedzieliśmy komuś historii naszego życia, to nas trochę zrozumie, ale tylko trochę.
Ale komu nigdy niczego nie mówiliśmy, to nas mogą nigdy nie zrozumieć, prawda? Nigdy nas mogą nie zrozumieć. Jak mama kupuje w sklepie pełen koszyk jedzenia, a ktoś inny stoi w kolejce i zaczyna się denerwować, no bo cały koszyk jedzenia, Boże Święty, to wszystko trzeba wyjąć, to wszystko trzeba pyk, 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 pyk i potem z powrotem trzeba włożyć. Ale ktoś inny powie na ucho, proszę Pana, ta Pani ma w domu do wykarmienia dwóch, trzech, czterech, pięć. Proszę Pana, i tak jest codziennie. Ona musi o to zadbać, wie Pan? A może dla niej też to jest jakaś trauma taka, że ona musi blokować kolejkę, ale ona musi uświadomić sobie, że ona musi być ponad tym wszystkim. Ona nie może się czerwienić, ani nawet gdzieś tam odburknąć na jakiegoś, ja przepraszam, że tak powiem, burka, który zaburczy w kolejce, bo ona musi być ponad tym, co czasami jest dla niej też takim ościeniem, prawda? Ościeniem, że wielu ludzi nie zna sytuacji w domu, jej ciężaru, jej poświęcenia, jej wysiłku, a może sobie burczyć pod nosem, jak taki mały burek. Niech te słowa Pana Jezusa, który powiedział do świętego Pawła, wystarczy Ci mojej łaski. Idź do przodu i idź wyprostowana. To już my dodajemy. Niech nam towarzyszą w tygodniu, w różnych sytuacjach. Czy w szpitalu, czy poza szpitalem. Czy w piżamie, czy poza piżamą. Czy kiedy jesteśmy pachnący, czy niepachnący. Kiedy na nas patrzą, czy nie patrzą. Wystarczy Ci mojej łaski. Moc słabości się doskonali. Czasami popatrz na siebie takiego, jakim jesteś. Nie chciej być idealnym, bo będziesz całe życie chodził w kompleksach ubrany. Umiej przyjąć siebie. Przyjmij siebie. A opiekowałeś się kiedyś sobą? Babcią nie. Chorym dziadkiem też nie. Ale czy opiekowałeś, zaopiekowałeś kiedyś sobą? Byłeś kiedyś troskliwy dla siebie? Nie dla mamy. Nie dla żony, nie. Czy byłeś zaopiekowany sam sobą? Opiekowałeś, troszczyłeś się też o siebie, żeby właśnie przyjąć to, co Pan Bóg mówi. Wystarczy Ci mojej łaski. Otwórz tylko serce i pójdziemy od rana, 7 do pracy. Wrócimy o 9. Jak trzeba leżeć w łóżku, będziemy leżeć. Bo jesteś może chory, bo cierpiący. Jak trzeba inne rzeczy robić, wystarczy Ci mojej łaski. Niech te słowa w nas są, żyją, pracują i będą silniejsze od naszych różnych zakompleksów. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.
módlmy się do Pana Boga właśnie o taką łaskę zawierzenia Panu Bogu, że Pan Bóg zawsze jest i przy nas, i z nami, ale przede wszystkim dla nas. Niech ta łaska, ta świadomość nam towarzyszy. Ciebie prosimy. Patrząc na innych ludzi, choćby w domu, w rodzinie, też patrzmy na nich. Może przez takie okulary życzliwości. Każdy tworzy inną historię. Każdy ma inne skrywane tajemnice. Módlmy się, byśmy może sobie w domu, w rodzinie okazywali więcej serca, jakiegoś takiego zrozumienia, czułości. Ciebie prosimy. Módlmy się też za wszystkich, którzy przeżywają różne kłopoty, trudności, przeciwności, by dzisiaj to Słowo Boże, kiedy Pan Bóg mówi, wystarczy Ci mojej łaski, dasz radę, przejdziemy razem, żeby szczególnie dotknęło ich serca. Ciebie prosimy. Polecamy też wszystkich chorych, cierpiących, może osoby starsze, tych, którzy też doświadczają starości, którzy może nie potrafią się oswoić ze starością, zaakceptować niedołęstwa, dla których jest to też taki oścień, który ich dręczy, męczy, trapi. Ogarniamy ich naszą modlitwą i prosimy dla nich o potrzebne łaski. Ciebie prosimy. W intencji tej mszy świętej, polecając zmarłych Wawrzyńca, Stefanie Kukuła i zmarłych z rodziny Kukuła, niech Pan Bóg będzie ich nagrodą w niebie. Ciebie prosimy. I niech każdy jeszcze w ciszy chwilę sam pomyśli. Ciebie prosimy. Panie Boże, przyjmij naszą modlitwę niedzielną, którą Tobie składamy. U stóp ołtarza zanurzamy się w tej Eucharystii, jak kwiaty we wodzie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z duchem Twoim, górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godnego.
godne, to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie, Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy ten człowiek zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi śpiewając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu. Święci te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. On, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głośmy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że Ty nas wybrałeś, abyśmy stali tu przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem i całym duchowieństwem. Pamiętaj też o wszystkich zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O zmarłych polecanych w tej mszy świętej, o Wawrzyńcu i Stefanii Kukuła. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Zaśpiewajmy razem wspólnie modlitwę Pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który kładzisz Boże, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław udziel łaski. Niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niech świat cały pozna wreszcie Ciebie, Panie, Twoje drogi. Niechaj przyjmą Twe zbawienie wszyscy ludzie i narody. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj radość zapanuje pośród ludów całej ziemi, żeś Ty, Panie, sprawiedliwy, rządzisz i kierujesz nimi. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Posileni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski, która daje zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić przez Chrystusa, Pana naszego. Posłuchajmy króciutkich głosów. Wieczorem adoracja Najświętszego Sakramentu od 19:30. W sobotę przypada 13 dzień miesiąca o 20:00. Zapraszam na nabożeństwo fatimskie, na procesję, na różaniec. W przyszły poniedziałek, 15 dzień lipca o 18:00 będzie w Gorzędzieju msza święta dla naszej parafii w ramach nowenny do Matki Boskiej Szkaplerzy. Ona co roku przypada, ta uroczystość, 16 i od tego się odlicza 9 dni. To wychodzi na to, że od dzisiaj czy od jutra rozpoczyna się nowenne do Matki Boskiej Szkaplerznej. Tam różne parafie mają swoje dni. Nasz dzień został wyznaczony na 15 lipca. Kto chciałby sobie pojechać na mszę, kto chciałby przyjąć szkaplerz, czy może nawet tak sobie do spowiedzi i w ogóle tak pojechać, bardzo proszę. U nas tego dnia msza święta wieczorna będzie o 16:30. I na koniec też zapowiedzi przedmałżeńskie. Wszystkie dwie są z Malenina. Agnieszka Malinowska i Maciej Kyciński oraz Karolina Drożdziel i Patryk Kreft. Tyle krótkich ogłoszeń, bo jest czas wakacji, więc przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Ty wskazałeś.